Servus, witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś tradycyjny przepis na potrawę wigilijną. Puszka z grzybami do barszczu. W tym filmie pokażę Ci, jak przygotować ciasto i pasz do łuszek. Będziesz mógł także obejrzeć w kolejnym odcinku mój pomysł na przygotowanie czerwonego barszczu w 15 minut. Zaczynamy! 250 g mąki krupczatki zalej wrzącą wodą. Natychmiast wymieszać łyżką wodę z mąką. Dodać 50 g roztopionego masła oraz 1 łyżeczkę soli. Ciasto dokładnie wyrobić na jednolitą masę. Ciasto mamy gotowe, to teraz pokażę, jak przygotować farsz grzybowy do uszek. 100 g grzybów namoczyć na noc. Doprawić 1 łyżeczką soli. Gotować przez 1 godzinę. Pod koniec gotowania wodę odparować, pokroić cebulę w kostkę i smażyć na maśle z dodatkiem gałązek tymianku, aż lekko zbrązowieje. Dodać odparowane grzyby. Doprawić pieprzem świeżo mielonym około 1/3 łyżeczki. Smażyć przez 5 minut. Do farszu grzybowego dodaję kapustę kiszoną. Przygotowuję ją przy okazji robienia kapusty z grzybami. Przepis jest dostępny w prawym górnym rogu. Kapustę wyjmuję do miski i po ostygnięciu odciskam i kroję bardzo drobno. Wracamy do farszu grzybowego. Podsmażone grzyby z cebulką i tymiankiem na maśle mielę na maszynce z drobnym sitem. Zamiast bułki tartej w tym przepisie wykorzystałem herbatniki, około 50 g, które również mielę. Mieszam dokładnie, jeśli farsz jest zbyt wodnisty, dodaję więcej herbatników. Ugotowaną, kiszoną kapustę, którą odłożyłem z przepisu na kapustę z grzybami, odciskam i kroję bardzo drobno. Dodaję do farszu grzybowego. Mieszam dokładnie, farsz grzybowy gotowy. Teraz czas na robienie łuszek. Na blacie sypię mąkę pszenną. Przygotowane wcześniej ciasto rozwałkowuję. Kieliszkiem wycinam krążki. Teraz najprzyjemniejsza część. Robienie łuszek. Początek jest identyczny jak przy robieniu pierogów. Dwa filmy na pierogi możesz zobaczyć na moim kanale. Nakładam farsz i sklejam pieroga. Następnie rogi zawijam do środka i sklejam. Tak przygotowane uszka odkładam na posypaną mąką deskę, zamrażam surowe i kolejne danie na wigilijną kolację gotowe. Zapraszam Cię do obejrzenia innych filmów na potrawy wigilijne dostępnych na moim kanale oraz na stronie krychu-gotuje.pl. Życzę smacznego i do następnego gotowania!